Dzień dobry, Szachowo Polsko. Witam serdecznie w ten piątkowy, wspaniały dzień, wieczór na streamie, no, który głównie jest zrobiony z powodu mojego meczu z Kanadyjką, dobrze znaną wszystkim, myślę, streamerką Nemo. Dzięki Sep za suba, drugi miesiąc już. Nie wiem, czemu alert mi się w takim dziwnym miejscu wyświetlił, szczerze mówiąc. Trochę taki ucięty. Tak, więc mecz, drodzy widzowie, będzie do 10 punktów. Teoretycznie jest możliwy remis 10 do 10, jeżeli byłoby 9,5-9,5 i w tej ostatniej partii padłby remis, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. 10 partii rozegramy. Ja będę miał 2 minuty na partię, Nemo będzie miała 3 minuty. No i tak, pierwszy mecz wygrałem 10 do 0, z tym, że tam dwie partie miałem tak przegrane na maksa i się uratowałem na krótkim czasie, co nie miałoby miejsca dzisiaj, gdyż już dawno bym tamte partie na czas przegrał. No i generalnie nie chodzi o tą samą minutę, czy na koniec ją będę miał, czy nie, czy miałem ją w pierwszym meczu, tylko raczej o to, że przy 2 minutach ta gra jest trochę bardziej płytka i o ile możliwe, że przegrać dalej będzie mi ciężko, to remisy na pewno się pojawią, ponieważ pozycje będą często wysuszone i nie będę miał tego czasu na jakieś głębsze analizy i wiecie, na tę arcymistrzowską moc. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Witam jeszcze raz wszystkich. Tak, już mogę zmienić scenę. Tak. Jakieś, nie wiem, czy zadania chyba rozgrzewkowo porozwiązuję, nie wiem, chyba tak, to by było najlepsze, nie? I zastanawiam się, czy coś tam Nemo się przygotowywała na te moje debiuty, podejrzewam, że tak, przynajmniej tak zapowiadała w trakcie pierwszego meczu, że coś tam porobi, więc możliwe, że będę musiał coś zmienić. Tarnat, jaki będzie wynik? Sam chciałbym wiedzieć. Ja akurat obstawiać nie mogę swojego meczu, ale i tak chciałbym wiedzieć, jaki byłby wynik. Witam, Mateuszu. Tak, puzzle na rozgrzewkę to chyba będzie dobry pomysł. No właśnie, kurs jest 100 na zwycięstwo Kanadyjki i generalnie tak, jestem faworytem, ale czy aż tak dużym, to nie wiem. Jeżeli na przykład takie rzeczy by mi się działy z netem, jakie się działy wczoraj, jak były burze i tak dalej, zarywało mi neta, pinga miałem strasznego, no to wtedy mam przerąbane, tak? Właśnie
czasami bukmacherzy chyba nie biorą pod uwagę tak trywialnych powodów czy czynników, które mogą wpłynąć na wynik. Jak to, że siedzę na jakimś necie no, kiepskim i może być źle. Zaczynam mecz dokładnie o 20. Macie to w opisach filmów, widzowie. Dobra, porozwiązuję jakieś puzzle na początek. Zadania. Co, te 3-minutowe? Jestem w to strasznie słaby, widzowie, więc się nie śmiejcie. Nawet nie pamiętam, jaki tu wynik jest dobry, a jaki jest przyzwoity, a jaki jest tragiczny. Na razie jakoś to idzie. Pierwsze to wiadomo, że to są banały. Pierwsze to wiadomo, że są proste. Potem zacznie się panika. O, mat w jeden ruch. Ktoś chyba zasubował drugi miesiąc, ale na razie nie widzę, kto to. Że co? O co tu chodzi? Aha, tu po prostu. Już była pierwsza panika. Nie widziałem od razu ruchu. A no, goniec G8 było. Ja widziałem goniec G8 i z jakiegoś powodu tego nie zagrałem. Co za parodia. Niedobrze. Niedobrze. Nie widzę. Aha, no przecież tu jest. Jejku. Starzeje się, widzowie. Starzeje się. Hetmana łapiemy. Co? Tu mogę zagrać, tak? Dobra. Ej, dobra, do 30 chyba dojadę. To jest taki wynik jeszcze w miarę przyzwoity, nie? Aha, mat był w jeden ruch. Oj, nie! Co ja robię, widzowie? Mata w jeden ruch nie dałem. No i co? Co tu wygrywa niby? Nie widzę. Co, tak po prostu? Dobra, ledwo co dojechałem do 30. Nie no, ale mata w jeden ruch nie dałem. Wow. Po ilu partiach się dziś wycofam w przypadku niepowodzenia? No dzisiaj się na pewno nie wycofam, ponieważ mecz się toczy do 10 zwycięstw, więc nie ma jak się wycofać. Ala wasme. Was B. Witam, Graf. Jak dzionek mija? No, bardzo dobrze. Miałem dzisiaj mieć USG, ale okazało się, że lekarz, do którego byłem zapisany na USG, nie robi tego USG, które mnie interesowało. I nie miałem USG. Dobra, zagram jeszcze raz, no bo ten wynik 30... To umówmy się, tak powinienem zrobić z 33. Co najmniej, to będzie chyba już dobrze, nie? Trzeba szybciej po prostu te ruchy robić.
Szybciej robić ruch. W ogóle dobrą informację dostałem dzisiaj, widzowie. Już wiem, że będę grał w październiku w mojej drużynie w Bundeslidze. Bardzo ważne mecze. Nie tu. Na szóstce był Hetman, nie? Mogłem bić na H6 z matem. Więc powrót do poważnych szachów, można powiedzieć. Bundesliga to najsilniejsza liga na świecie, więc cieszę się, że... Znaczy, też się trochę obawiam, jak to będzie wyglądało, bo bardzo mało szachów gram ostatnio, więc od razu na takie głębokie wody zostanę wpuszczony. Może być różnie. Dobra, tu i wieża C1 na końcu mamy. Co, bijemy. Nie, dobra, już 28, nie ma tragedii. Nie, to nie jest takie oczywiste, co tu zagrać. Tu? Dobra, no... Nie, no, te... Taki długi wariant to... Kiepsko. Dobra, no poprawiłem wynik. Wynik poprawiłem. Tak, jest 33, widzowie. 34 rzutem na taśmę. No to jest nieźle. Jest nieźle. Co to za drużyna, w której gram w Bundeslidze? Turm Kiel. Gramy o utrzymanie generalnie, chociaż wzmocnienia są dokonywane co sezon. No wystarczy powiedzieć, że 4 lata temu grałem na drugiej szachownicy, a teraz rankingowo jestem chyba 14 w drużynie, coś takiego. Może 12, 13, coś takiego, ale no nisko generalnie, jestem rezerwowym. Czy była już partia Duda Kasparow? No Duda Kasparow w lipcu dojdzie do tych pojedynków. A zanim dojdzie do tych pojedynków, to Duda Carlsen w niedzielę będziemy oglądać tutaj na kanałach. Będę razem z gośćmi komentował turniej Magnusa od jutra, od 13 się zaczyna. Czy mi ranking spada? Nie, to koledzy właśnie tacy mocni. Mi ranking nie spada, ja od lat trzymam ranking koło 2500. I ani nie idzie w górę, ani w dół za bardzo. Więc tak się trzymam. To jak na Bundesliga jest generalnie niski ranking, to 2500. To też właśnie jestem w drużynie, która walczy o utrzymanie i nawet nie jestem w podstawowym składzie, nie? Ale sporo partii w tej Bundeslidze już zdążyłem rozegrać, więc i tak się cieszę. Dobra, 34. Pytanie, czy zrobię więcej, czy nie zrobię. Może być już ciężko zrobić więcej niż 34. Dzisiaj coś czuję. No wiem, że trzeba szybko klikać te łatwe zadania, ale ja nie jestem dobry w takim szybkim klikaniu, niestety. Ale postaram się.
Inna sprawa, że trzeba też szybko widzieć te rozwiązania, co czasami jednak sprawia sporo problemów. Nie oszukujmy się. O, na przykład to. A nie, no tu jest szach. A, to nie było takie łatwe. Niech to szlak. Co tu mam zagrać? Ej, to mnie trochę wybiło z rytmu tamten ruch. Serio nie wiedziałem, co zagrać. Co, szach? Co to za zadania są? To nie są łatwe zadania, drodzy widzowie. Okej, okay, tu, tu i tu. No i co? Aha, tu. Ej, nie wiem, głupieje strasznie. Nie wiem, o co chodzi. Do 30 nawet nie dobiję. Dwadzieścia dwa. W ogóle... Co? Co tu wygrywało? Aha, Hetman B7 po prostu. Dobra. Czyli moim planem powinno być jednak 30. Nie mogę sobie za wysoko poprzeczki stawiać. No... Tak. 30 to mój cel, widzowie. Już będę rozgrzany wtedy, jak zrobię 30 jeszcze raz. No i po co ten komp gra to H7? Tego nie czaję. Tu. Dobra, tutaj mam szansę zrobić te 30. O kurczę, a tu nie wiem, o co chodzi w tym zadaniu. A, że E3 wygrywało. Dobra. E3 miałem zagrać. Ja gram białymi. Tak, białymi gram. I białe idą gdzie? Tam. Aha, mat za ruchy był goniec A6. Dobra, mam 30 w dalszym ciągu, mam szansę zrobić.
Jest 30. Ledwo co 30. No kurczę, bywało lepiej z tymi zadaniami, szczerze mówiąc. Czy gdybym był kobietą, czy bym został mistrzynią świata? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie bym nie został. Właśnie, powinienem się skupić. Wiem, ale ciężko, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Animację posunięć mogę wyłączyć? I o co chodzi z animacją posunięć? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. A to w Blitzu też mogę coś takiego wyłączyć? Wtedy mam więcej czasu? O której Duda gra z Magnusem? No, chyba o godzinie 15 w niedzielę, tak mi się wydaje. MVL zrobił 53? Ej, żeby zrobić 53, to trzeba mieć, nie wiem, nie wiem co, trzeba być kosmitą. Tak mi się wydaje. Ja wiem, że jestem mega wolny i wiem, że tam 45 jest w zasięgu większości ludzi, w sensie na jakimś tam poziomie, ale 53 to już jest kosmos. Aha, ustawienia, animacja żadna, tak? Czyli mam to zrobić? Ustawienia. Aha. Żaden, tak? No dobra. I teraz zrobię 60. okej. Okay. Tak, chcę w ogóle wiedzieć, jak to teraz będzie wyglądało. Aha. Rzeczywiście. A co jest takie bezpłciowe? Ja lubię, jak te figury się jednak ruszają. A, rzeczywiście jest szybciej. No jest szybciej, rzeczywiście. No ale nie podoba mi się. Takie ciśnienie jakieś na człowieku jest... Ja gram białymi, tak? To tu. Tu i co? I luz. O, i tu jest panika, bo nie wiem, co zagrać. Tu? O. Gadłem. A tu był strzał, szczerze mówiąc. Ej, to rzeczywiście trochę pomaga, wiecie, z tym czasem. Nie mówię, że teraz będę jakiś super nie wiadomo jaki, ale teraz to ja już zaczynam kumać. I co, mogę odejść, tak? No. Co? Tu? Czemu nie widzę co dalej? A, bez sensu. Bez sensu. Nie no, ale tutaj to rzeczywiście, co tak mogę zagrać. Co mogę zbić po prostu? Zbić. I tu mogę zagrać i tu. Aha, szach jest. Na czym ja tyle myślę? Eee,
Nie, bez sensu. Zawiasa złapałem strasznego. Dobra, już nie zdążę tego. Ale rzeczywiście, robi się szybciej. I nie wiem, jak to w partiach, czy nie będzie mi to przeszkadzało, ale to chyba zyskam trochę czasu. Fajnie, że teraz dopiero się dowiedziałem. Więc dzięki widzowie za tipa. Dobra, za 15 minut start meczu. Jakoś za 10 minut będę się łączył z Nemo. Czy ja będę słyszał dobrze, bo tutaj problemy miałem z tym, ale zobaczymy. Format meczu gramy do 10. Do 10 ja mam 2 minuty, Nemo ma 3 minuty na każdą partię. Jak będę grał wolno, to będę miał przerobane. Muszę grać, muszę uważać na ten czas. Obstawiać widzowie można do godziny 20 jeszcze. Więc jak ktoś wie, co się wydarzy, bo ja na przykład nie wiem, to można na NobleBet stawiać. Na Twitchu jest komenda wykrzyknik Noble, a kursy są na typowanie. Tam są kursy typu ile partii, tak, wygra na przykład Nemo. Tu się zastanawiałem, ile ja bym na przykład jej dał. Ciężko powiedzieć. W pierwszym meczu miałem 2 przerżnięte na maksa. Uratował mnie czas. Na sekundach wygrałem. Teraz na przykład to bym nie dał rady. Z wielka niewiadoma, czy patrzyła coś na moje debiuty, bo jak patrzyła, to mam przerąbane, bo one są niepoprawne. One są tylko dobre, jeżeli ktoś nie wie, co na nie grać. Czy sprawdzam źle zrobione zadania? Nie sprawdzam. A po co? Znaczy pewnie po to się sprawdza, żeby potem mieć lepsze wyniki, ale ja te zadania rozwiązuję tak bardziej dla siebie. A nie po to, żeby rekordy śrubować. Czy będzie reklama cukru dzisiaj? Reklamę cukru dam, jeżeli wygram mecz. Nie no, no tak. Jeżeli wygram mecz, to będzie reklama cukru. Tak możemy się umówić. Kto w ogóle był na wczorajszym streamie z Rudym? Wspominki z Idola jak były. Ktoś był? A bo inaczej, reklama cukru będzie, jak będzie inny target zrobimy. Coś innego wymyślimy. Wy możecie wymyślić. Bo jednak wygrana meczu to może być za łatwo, skoro jestem faworytem dużym według bookmacherów. Ale może wy coś wymyślicie. Ten link, który tu widzę, jest podawany przez Stream Elements, co do koszulek jest nieaktualny. Tam jest komenda sklep i tam można koszulkę czy kubek nabyć. Nie wiem, to poprzednie muszę jeszcze skasować. Tak, no na YouTubie mogło was nie być na wczorajszym streamie, bo wczorajszy stream był tylko na Twitchu moim. Już się spociłem. To nie dobrze. Muszę zrobić tutaj chłodniej na chwilę. Czy mogę pokazać prawdziwą partię, długą, bez ograniczeń, gdzie liczy się prawdziwa taktyka ruchów i długofalowe przewidywanie?
No, będzie na pewno ku temu okazja, jak rozpocznie się Puchar Świata. Pięciu Polaków tam gra, więc będziemy patrzeć na te długie partie naszych reprezentantów. I Puchar Świata będzie trwał prawie przez miesiąc, więc jeszcze bokiem wam będą wychodziły te długie partie. Chociaż tam też będą szybkie w dogrywkach, to inna sprawa. Więc może to będzie idealny miks. No dobra, chyba się już rozgrzałem odpowiednio tymi zadaniami. Macie jakieś jeszcze pytania? Jakiś showmatch z Hikaru? A nie wiem, może takowy też będzie miał miejsce. Tak, jutro jest komentowane. Jest już zapowiedź transmisji wrzucona na YouTubie, jest też w harmonogramie moim na Twitchu uwzględnione. Cały następny tydzień jest zaplanowany, drodzy widzowie. Będę cały turniej Magnusa komentował dla was. Czy nie stać mnie na wiatrak za 40 zł? No gdzieś mógłbym go tu niby wsadzić. Nie wiem jak z dźwiękiem, wiecie, z takim wiatrakiem. Musiałbym jakiś taki cichy znaleźć. Jakich pięciu zawodników wystąpi w Pucharze Świata? To będą tak. Jan Krzysztof Duda, Radek Wojtaszek, Kacper Piorun, Paweł Teclaw oraz Michał Krasenkow. Więc fajna ekipa. Pozdrawiam z Bycholudy i przypominam, że jutro o godzinie 18.15 bezpieczniej w Gliwicach pod Palmiarnią. Co ty chciałeś? Jest spotkanie. Panie Zbyszku, proszę się nie rozpędzać w pierwszej partii, bo dom postawiłem na Nemo. Dziękuję i pozdrawiam DEYV. No, dzięki wielkie za donata. A co mi się tu stało? Coś mi jakiś bubble wyskoczył. Okej. Okay. Już jest chyba okej. Okay. O mój kot. Dzięki Dave DJ za donata. Ale... Ja chcę się rozpędzić już w pierwszej partii, aczkolwiek pierwsze partie są najtrudniejsze. Nie lubię grać pierwszych partii i nienawidzę grać po porażce. Wtedy gram gorzej, zdecydowanie. No właśnie, też mi się dało, że słyszałem podwójny dźwięk. Ale trochę nie rozumiem czemu, bo... Bo mam tylko raz ustawione. Nie wiem. Teraz już nie zdążę tego naprawić pewnie. To będzie do 10 partii 3 minuty versus 2 minuty. Więc teoretycznie jest to możliwe, że mecz by trwał 20 partii po 5 minut łącznie i to by było 100 minut. Ale prawdopodobnie będzie coś koło, nie wiem, 14 partii po 4 minuty z hakiem. Czyli to gdzieś w godzinę może się rozstrzygnąć. No ale zobaczymy. Coś między godziną a półtorej godziny prawdopodobnie mecz może potrwać. Dobra, zaraz będziemy się łączyć z Nemo. No może być 20 remisów. Gdyby było 20 remisów, to będzie remis w meczu 10 do 10, no ale szansa na to, że będzie 20 remisów z rzędu jest jak 1 do pewnie iluś bilionów.
No nie wiem, na pewno jest bardzo mała. Ciekawe, czy coś przygotowała. To mnie najbardziej interesuje, bo jeżeli zobaczę, że ona coś przygotowała na te moje śmieszne debiuty, to będzie problem. A jak nie, no to luz, bo to z automatu będę grał. Nie, to nie jest szansa na trzecia do dziesiątej, jak tam podajecie, na po pierwsze 20 remisów, nie 10, a po drugie nie na trzecia, bo remis nie pada w jednej trzeciej pojedynków w grach internetowych. Nie, no właśnie ja się przygotowałem do meczu tyle, co teraz widzieliście, widzowie. Te puzzle rush trochę. No we wtorek grałem Title Tuesday, ale grałem tak źle, że aż się wycofałem, bo już zero radochy było z gry. Oj, nie będę robił pokazowej gry ze Stockfishem, na pewno. Albo Alpha Zero. Nienawidzę grać z programami. Mogę z człowiekiem zagrać jakąś partię, ale... Nie wiem, czy by mi się chciało grać partię klasyczną i o niej mówić live. Mógłby być z tym problem. Dobra, włączymy już muzykę. Dobra, dzwonimy do Kanadyjki. Nie wiem, czy będę słyszał, szczerze mówiąc, bo... Dobra, chyba mam wszystko dobrze ustawione. No i co? Ona jeszcze nie ma streama odpalonego? Może ona będzie grała bez streama? Ale to by było trochę nie fair, bo szczerze mówiąc tego nie założyłem, że ona by grała offline, ale... Nie, no chyba tak nie zrobi, nie? Dobra, odpaliła. Nie no, jeszcze rozmawiałem z nią godzinę temu, pół godziny temu, więc na pewno nie zapomniała o meczu. Okej, okay. Napisała mi właśnie, że potrzebuje jeszcze kilku minut, więc mecz rozpocznie się tuż po 20. W takim razie... Nie no, będzie miała streama. Gdyby nie miała streama, to... nagle wszyscy by zaczęli się rzucać i stawiać na Nimo pewnie, no bo to jednak offline się jednak zyskuje na sile sporo. Muzyczka w tle, no właśnie wyłączyłem, bo chciałem ją usłyszeć, widzowie, wiecie, ale mogę puścić. Zrobimy pewnie tak jak ostatnio, że na kamerce ją będziecie widzieć, ale nie słyszeć, i wtedy puszczę też muzykę, nie? Który z szachistów z top 10 według mnie najlepiej umie się bić? Co ty chciałeś? Arcymistrzowi donate'a dać? Cieplutkie pozdrowienia dla pana. Rzeczywiście są dwa alerty. Dzięki wielkie za donate'a. Nie wiem czemu są w dwóch miejscach. Te alerty. Coś się zepsuło. Ale nie wiem co i nie będę tego teraz naprawiać. W kacy dzięki wielkie za donate'a i również pozdrawiam cieplutko.
gdzie można postawić swój dom na zwycięstwo. No, domu może nie postawisz w Rzesiu 16, ale można stawiać na Noble Bet. Jeszcze przez 2 minuty dokładnie. Przez 2 minuty nie wiem, czy zdążysz w ogóle założyć konto i postawić w tym czasie. Podejrzewam, że może być z tym problem. Wiecie, można założyć konto, zrobić depozyt, dostaje się wtedy hajs za darmo do wykorzystania i ten darmowy hajs można przeznaczyć na ten mecz na przykład. Nic wtedy niestety się nie straci. No. Piszecie, że 10-0 mam z nią zrobić, albo unfollow. No 10-0 będzie ekstremalnie, ekstremalnie trudne. Ostatnio było 10-0 z trudem, a teraz mam minutę mniej na każdą partię. To jest naprawdę spora różnica. No, czekam cały czas na Nemo. Nie będzie żadnych bank cloudów. Nic z tych rzeczy. Będę grał normalne debiuty. London, ale jak zobaczę, że na Londona coś przygotowała, to będę musiał zmienić. Chociaż nie lubię zmieniać Londona w szachach błyskawicznych na coś innego. Generalnie jest tak, że białymi gram bardzo spokojne partie, a czarnymi zadymy robię. To zresztą widać, ostatnio sobie sprawdzałem średnią liczbę ruchów, jaką mają moje partie, jak gram białymi, a jak to wygląda w przypadku partii granych czarnymi. Czarnymi są partie krótsze o 30% jakoś. Pytanie jeszcze, kurczę, czy sobie tą myszkę szybko nie podmienić. A, teraz jej nie mogę podmienić. Trochę ściaprałem to. Dobra. Jaką myszkę polecam do szachów? No właśnie, ja się nie znam na tych myszkach. Teraz będę grał na takiej Logitech. Ale lepiej mi się gra na takiej też Logitech, ale to jest taka najtańsza, jaka jest. I na tej mi się gra lepiej. Ale teraz już niestety nie mogę jej podmienić. Aczkolwiek ostatnio właśnie nawet muszę sobie kupić taką. Tylko że nową, bo ta już ma wyrobiony ten przycisk i ostatnio tak klikałem na maksa mocno, żeby coś mi się udało kliknąć w końcu, więc w sumie ta podmiana teraz by mi mogła niewiele dać. Więc no zobaczymy. Jakie tętno polecam do grania w szachy? Ja nie mam pojęcia w ogóle, jakie mam tętno. Kiedyś chciałbym sobie zmierzyć, jak gram w szachy, na przykład na lidze czy coś, albo w partiach błyskawicznych na jakimś turnieju, jakie wtedy mam tętno. Tak z ciekawości.
Artur napisał, że jest architektem i od kilku lat używa tej najtańszej Logitecha. Najlepsza do wykrzywionych już palców. No, tylko że architekt chyba myszka inne funkcje musi spełniać dla architekta niż dla kogoś, kto gra szachy takie super szybkie, internetowe. A, to też jestem niezłym baranem. Ostatnio grałem te eliminacje bulletowe na Lichesie i tam też chyba było coś takiego jak animacje, że można było wyłączyć. O kurczę, flaka, ja ich nie wyłączyłem. Dobra, tym razem będę wiedział. Nie będzie debiutu Orangutana i nie będzie Roszady z Bycholuda, na pewno. Okej. Okay. Jest gotowa chyba, zawodniczka. Why is this not working? Hello. Hi, how's it going? Yeah, great. How are you? I'm doing well. I'm doing well. Sorry, I'm a little bit late. Are you ready for today? I think I am, but you know, we will see if I'm ready or not. I can see you. Your camera. Oh yeah, sure. Wait, it's lagging on my end, but there we go. Is this okay? Okay, cool. Yeah, I can't find your camera is not turning on, but I can grab it from your stream. My camera is off? Yes, your camera is off. I don't quite see it. Mm-hmm. Ah, okay. Because maybe I'm using this camera on OBS, and maybe that's why. Okay, so I can grab your camera from your stream. That's fine too. If that works better for you, just let me know what works for you. Yes, sure. Sure. Okay. 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 All right. Okay. All right, just getting the audio levels. I think it should work. Okay, at least this time your microphone is totally fine. Where is it? Sorry, what's your stream again? GM Pakleza. Pakleza, got it. Okay. How is the weather in Toronto? It's pretty cloudy today, actually. It's not that good weather. Yeah, in Poland, it's the like same. Humid. Oh. Yeah, it's not my favorite kind of weather, but I guess it's could be worse. Okay. Sorry, give me 1 second. All right, so we're doing 3+2 today, right? Just versus three. Two, right? Three versus two. Yeah, there we go. Okay. Because last time I got adopted, so we wanted to make something a little bit more fair. Yes, I think three versus 90 seconds would be a little bit the difficult for me, I think. Okay, a little bit difficult. All right. Okay. I am ready. Okay, perfect. Okay, so yeah. During the game we can mute and we can talk after? Yes, sure. Discuss stuff. Sounds good? Okay. Yep. Awesome.
All right, this is gonna be interesting. I haven't like played. I haven't looked at your opening since last time. So whatever you worked for you last time will probably still work for you. Okay, that was my biggest fear that you prepared something on my, you know. Yeah. Not the best openings, but if you didn't, if you haven't, that's okay. Yeah, I have not done anything. Okay. Okay, so let's mute and talk after, right? Yeah, mute and talk after. Okay, so you will offer me a match, right? Oh, what's your username again? On chess.com? Yes. Beniolus? B-Y-N-I-O-L-U-S. Wait, do you mind typing it to me? Sorry? Do you mind? Oh, I got it. Okay, chat typed it to me. So this is a first 210. Sorry? Right? This is first to 10. First to 10? First to 10, 10 points. Ah, best yes, yes, 19. Yes, yes, yes. Best yes. of 19, yeah. Yes, okay. yes. First to 10 points, yeah. Okay, so I'll start the game and then I'll start the odds right after. Okay. All right, sounds great. All right, good luck. Okay, have fun. See you on the side. Okay, widzowie. Zaraz zaczynamy. O, mam 2 minuty, tak. Muszę grać szybko. Mówiła, że nic nie patrzyła na debiuty. Zobaczymy. Widzicie, że szybka jest? To ja powinienem mieć... Ja powinienem mieć 3 minuty, ona 2. Kurczę, flag. Właśnie o to chodzi, że na 2 minuty, jak mam 2 minuty, ja nie mam czasu na takie wątpliwości typu czy goniec E2, czy F5, które możliwe, że było dobre, ale wymagało zbyt wielu kalkulacji niestety. To też olałem tę ideę, a mogła być ideą ciekawą. A3 miałem, ale ze mnie jest osioł. Ten goniec nie miał gdzie iść. O, teraz też mam A3. Dobrze. Jest dobrze. Teraz mogę zbiję, czy nie biję. O, patrzcie, zrobię taki manewr. Tu. Aha, nie, dupa. Nie zrobię manewru. Czas. Tu chcę zagrać. Za długie, nie, bez sensu. Chcę gońca na jeden przerzucić. Goniec D7 zagra. Muszę przyspieszyć. Koń D5. Kurczę, flag. Co ja robię? Teraz mi zagra koń D5, albo weźmie na C1. Nie jest dobrze. Czas się wyrównał. To jest jakiś plus.
O, niech to szlak. I hetman C6 ma. Ale lipa. Mam totalnie przegraną pozycję. I o to chodzi właśnie. Gdybym miał więcej czasu, to bym wygrał na czas. A teraz jest czas wyrównany i mogę nie wygrać na czas. Aj, myszka, myszka. To było blisko. No właśnie, to jest to. To jest to, że grałem słabiej, bo miałem mało czasu, ale nadrobiłem ten czas. Dobra, nieważne. Nie zrobiła handicapu. Time. Teraz zmieniła. Szkoda, że za każdym razem musi to robić, nie? To takie trochę niewygodne, szczerze mówiąc. No co, ja się będę przejmował, że niewygodne, nie? Niech cierpi. Jedziemy. Nie wiem gdzie. Dobra. Tu chcę jej gońca chapnąć. Co ty chciałeś? Arcymistrzowi donate'a dać? Przesyłam resztki z postawionego domu na wygraną pierwszej partii przez Nemo. Dzięki za donate'a. Humorki dopisują widzowie. Dobra, już stoję bardzo dobrze. Pół minuty, tylko mniej. Nie narzekam. Nie narzekam, widzowie. Tu się ładuje bez pukania. Pyk. Kurczę, mam minutę 8 tylko. Starczy, że na chwilę zawiasa złapię i już jest źle. Tu? O, szlak. Zapomniałem o tym ruchu.
Podstawiła figurę. O, poddała zawodniczka. Dobrze, 2-0 widzowie. Jest dobrze. Jest dobrze. Tylko muszę uważać na te kurcze, na te finisze. Czy wygrałbym z Magnus? Ej, dobra. Nie wiem. Ona coś robi teraz, czy o co chodzi? Coś się jej zepsuło? Odpala silnik. A, że jej laguje, tak? Obstawia. Nie można już obstawiać, widzowie. Co ty chciałeś arcymistrzowi donate'a dać? Odkąd Dawid Czerw nauczył mnie matować gońcem i skoczkiem, moje życie zmieniło się o 360 stopni. O, każdy lubi zmiany o 360 stopni. Będę terroryzował tym Londonem, aż zawodniczka czegoś mi nie pokaże. Chociaż kurczę, dostałem w sumie taką trochę pozycję średnią. Ostatnio. Oj, to był głupi ruch. Ale to był durny ruch. No dobra, trudno. Trudno się mówi. B6 ma, tak? Może tak zagrać. Oj, oj, oj. Koniewczy to był durnowaty ruch. No nie zagrała na szczęście. Teraz B6 to już wezmę, a tak to by miała tutaj bicie na C3 z szachem. Co na to D4 się jakoś tak przymierza? Nieśmiało. Dobra. Muszę oczywiście na czas uważać. Na E5 mogłem wziąć pionka. Świetny jestem. Jestem świetny, widzowie. Skupiłem się na szybkości, a nie na tym, żeby pionka wziąć za darmo. Niestety. Czas się wyrównał na szczęście. Już mam lepszy. Już mam lepszy. Co, nie mogę tu? Nie wiem. Nie wiem, czy mogę, czy nie mogę, ale tak zagram. Aha, nie mogę i teraz ona może mi tu wziąć po prostu. Super. Na czas będzie trzeba wygrywać. Niestety, czas sięgnąć po najbardziej prymitywne metody. Gra na czas. Koń G5 mogłem zagrać też.
Dobra, teraz jej zagram koń G5. W sensie zaraz. Na czas to się wygra. Easy. Wygramy na czas, widzowie. Tylko nie podstawić nic. I wygrywamy. Zero skrupułów mam oczywiście, jeśli chodzi o wygrywanie na czas, bo w końcu handicap jest, nie? Co ty chciałeś? Arcymistrzowi donate'a dać? Co ty z Akanemsko chciałeś przegrać? No i co? Tu mogę wziąć nawet. Tak, zagramy. Mogę, konia 6 mogła zagrać w ogóle. Zwycięstwo, widzowie. Jeszcze tak zagram szczelnie. Dobra. Ale muszę grać dokładnie, bo to w końcu się na mnie zemści. To pajacowanie. Ale te moje takie, to są, gram takie parkowe debiuty generalnie, wiecie? Tak to można nazwać, że gram parkowe debiuty. Co one są tak mega niepoprawne. Ale na blica dają radę jeszcze. No, wezmę tu. Zagram tak. Dobra. No, niech mi tu zagra. No, zagra F3. Taś, 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 taś. No i niestety nie zagrała. Założyłem, że ten skoczek jej nie wyjdzie, a on może wyjść stamtąd. Trochę to chyba spartoliłem. Zobaczymy. No, spartoliłem, bo tutaj przecież mi bije potem. Ej, no jestem bez dwóch pionów. Nie jest dobrze. Niech to szlak. Pół minuty mniej i bez dwóch pionów. Źle, wieża B3 może zagrać. Wszystko może zagrać. Dobra, zobaczymy, jaką dziewczyna ma technikę. Najgorsze, że tu nie mam co grać. Co za dno. Ale dałem ciała.
Aj, tutaj szła. Jestem bez czterech pionów. Chyba tego nie uratuje, widzowie. Porażka niestety, widzowie. Niestety porażka. Przegrałem, niestety. No w debiucie, kurczę. Tak to właśnie jest. Nie mam czasu policzyć wariantu, tego nie liczę. Gram na czuja i niestety. Niestety nie doliczyłem. Goniec bije w 7 tam. No niedobrze. Ile jest? 3-1. Dobra. Teraz trzeba się spiąć. Kurczę, miałem tam taką dobrą pozycję po debiucie, dlatego jestem w sumie zły. Oj, tak nie możesz grać. Tak grać chyba nie możesz. Co, może tak grać? Nie chce mi się wierzyć, że ona tak mogła zagrać. Czas. Niech to szlak. Tak zagram. Tak, wygrana, bo już nie miała co robić. Po hetman C7 było wieża D7. Okej, okay, 4-1. Jest dobrze. Dobra, niech jeszcze raz zagra to samo. Tym razem... A... Czasu mi nie zmieniła. Time. W sumie działa na moją korzyść, jak ona tak późno to robi. No i co? Figurę straciła. Podwaliła figurę. Jeszcze nie jest takie wszystko oczywiste. Jak to najdokładniej zagrać? Właśnie, kurczę, muszę na ten czas uważać, to mnie strasznie tutaj denerwuje. Trzeba wymienić te białopolowe gońce. Teraz odejdzie na C2. Nie. Goniec H4, co za głupota.
nie powinienem oddawać tu Czarnopolaka. Nie, no nie wiem, którym pionkiem nawet to bić. Kurczę, flak. Tym chyba. O. Co po tym? No, że tutaj. Oj, nie jest dobrze. Nie wiem, zagram jakąś taką głupotę. Nie było to takie głupie chyba jednak. Ale mam pół minuty, to jest problem. To jest duży problem. Pół minuty. Kurczę, flag. Dobrze, niech myśli. Niech myśli. Mój król jest niestety w takiej siatce matowej. Strasznie jest to irytujące. Mam pionka więcej. To nie jest tak dużo. O! Nie no, bez jaj. Przesadziła tu zawodniczka. Ewidentnie przesadziła. Nie no, jak króla mnie wypuszcza... Aha, tylko że muszę zdążyć, tak? Na szczęście mogę robić primowy, bo wszystko mam na białych polach i ona nic mi nie może tu zrobić. Dobra, mogę na czas wygrywać w ogóle, po chamsku. Dobrze. 5-1. No, ale ja byłem w szoku, że ona mi wymieniła wszystkie wieże, uprościła mi grę i na primowach mogłem jechać. Gdyby mi nie wymieniła wież, to miałbym problemy czasowe, na pewno. Z 5-1, tu wynik powinniście widzieć. No właśnie, tu animację niby wyłączyłem. Ona jest chyba jednak włączona, tak? Czy to osobno się włącza dla zadań i osobno dla... Blitzów. Jak to jest, widzowie? Ale jestem zgnieciona tymi figurami. Tylko jak to wykorzystać? Widzowie. Jak to wykorzystać? O. Jak ona będzie tyle myśleć, to po prostu będę grał na czas. Stara, dobra strategia. Gra na czas.
losowe ruchy i gra na czas. Powinienem to opatentować. Już będzie równy czas. No easy. Tu się władujemy. Jako na skoczek D7, to ja wrócę na F3. A tu co? Tak nie mogę zagrać? A, konie 4 chcemy grać, tak? A, w sumie nie zagramy jakoś optymalnie, szczerze mówiąc. Dobra, trudno. Problemy z pioneczkiem. To problemy teraz z wieżą będą chyba. Jest 6-1, widzowie. Nie no. Jak tylko pozycja jest jakaś taka, że nie ma jakichś takich dziwolągów i nie muszę marnować czasu na jakieś takie, wiecie co, duchy szachowe. Dobra, zobaczmy, co ona na to D6 przygotuje. O. To ustawienie D4 i E5 na pewno nie jest dobre. Te pionki są tutaj, już moje skoczki je tak fajnie atakują, widzimy? Widzimy. O, i tu mogę więcej tego usunąć. Tu. Patrzę sobie tu. Muszę tylko uważać na jej plany związane z F4. No tak, teraz już widzimy, że zbiera się do tego F4 zawodniczka. Królem zeszła z tej przekątnej. Tak, i co my możemy z tym fantem zrobić w takim razie? Ja może tak prymitywnie tu, żeby nie zagrała F4 i tyle. Jej, mam minutę 18. O, trochę ją... Mogłem tak też zagrać od razu. Nie wiem, czy to nie było lepsze. Zamiast pajacować z jakimś gońc G5. No właśnie, goniec G5 było bez sensu. Jak to szlak. Dobra. No i jedzie teraz na mnie tutaj. Kurczę, mam 53 sekund. Niebezpieczeństwo, widzowie. Konie F4 mogła zagrać, było chyba lepsze. Jakoś chcę tu oddać, wiecie? Po goniec D5 zbije na E5. To jest idealne poświęcenie na blica. Dobrze, 20 sekund różnicy. Ona będzie miała gołego króla, jak odda tego Białopolaka za moją wieżę. Dobrze, 5 sekund różnicy. F6 jakieś chce grać? Pewnie liczę jakieś takie. F6 nawet nie wygląda totalnie z czapy. E6 też wygląda dobrze. Czas. Szlak. Nie wiem.
Mam parę gońców. To jest fajna sprawa. I mam lepszy czas. I to jest najfajniejsza sprawa. Oj, tego nie widziałem. Szlak. Oj nie. Oj nie. Nie no, tu nic nie ma chyba. Trochę się przestraszyłem, ale tutaj chyba jest luz. Ta. Dobra. 7-1. No, jak tam miała tyle czasu, tam coś powinna policzyć lepszego zamiast tego E6. Tak mi się wydaje. Widać, że szuka zawodniczka, co na tego Londona zagrać. I podstawiła pionka w taki szkolny sposób. Pionka i 20 sekund podstawiła. Dobra, to wymieniamy figury. Dzięki za suba, Frodoxo. Drugi miesiąc już. Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Dobra, powymieniamy. Prymitywne szachy, widzowie. Prymitywne szachy. Są najlepsze szachy. W blicu na pewno. Najlepsze. W partiach klasycznych niekoniecznie. Ale w blicu prymitywne szachy to jest to. Pionek więcej, powymieniać wszystkie figury, żeby nic nie podstawić na krótkim czasie. To już w ogóle jest strategia bardzo dobra. No, dobrze zagrała. Dobrze zagrała. Chociaż C4. Muszę na czas uważać, oczywiście, jak zwykle. Jak zwykle muszę uważać na czas. Już grożą jakieś takie ruchy. Nie wiadomo, jak ma się przed tym bronić, szczerze mówiąc. Wieża C7 chyba. Tak, wieża C7 i wszystko trzyma niestety. Ale możliwe, że do czasu. Oj, goniec D4 dałem zagrać. Nie wiem po co. To nie było potrzebne. To na pewno nie było potrzebne. No właśnie, to są te takie niedokładności. Jak to szlak?
tutaj. Co po tym? Oj, Nemo, nie poszłaś tym królem dobrze. Samo mata praktycznie sobie zrobiła. 8-1, widzowie. Jeszcze dwa. I jeszcze dwa. Też jej D6 zagrał. O. I tak przeszła do swojego. Myślę, że po tych dwóch meczach możliwe, że zawodniczka sprawdzi, co się gra na tego typu lewizny, które ja tutaj uskuteczniam. Patrzcie, jaki taktyczny odwrót hetmanem. Po to, żeby wymienić tego gońca trupa. Widzieliście, jaka głębia? Najpierw powstrzymam jej zapędy tutaj. Normalnie ten goniec byłby tutaj trupem, ale on w następnym ruchu wychodzi tu. O nie! Coś, dobra. Myślałem, że z laptopem mi się coś stało. O, zagrała całkiem sensownie. Trzeba jej to oddać. A, stoję w takim parterze trochę. Może tak. Gorzej, jak ona mi zacznie tam... Nie, bez sensu zagram. Ta wieża powinna tam zostać i asekurować drugie skrzydło. Zagram szczapy na maksa. Zaraz zagra mi król H1, tam G4, H3 i zacznie jechać. Dobra. Teraz to zamkniemy. Co ty chciałeś? Arcymistrzowi donate'a dać? Raz chociaż pierwszy E4, a Londona w koło Macieju pstrze. Kurde, nie usłyszałem, co tam było w tym donate'cie, ale dzięki za donate'a. Pozapychane to wszystko. Wygram na czas, taka jest prawda. Wygram po prostu na czas. Nie wiem, którym to bić. Tym zbiję. O, żadnym nie zbiję. Dobra, nie wygram tego na czas. No, remis jest bity. Chyba, że ona chce coś tutaj próbować. Może chcieć. I chyba chce. Oj, oj, już widzę, co chce mi zrobić. I nie wiem za bardzo, jak się przy tym bronić. Dobra, już chyba wiem. Chce mi do pionka G6 się dobrać. Kurczę, flag. No, chyba się trzymam, ale... O, zapomniałem o pionku. To niedobrze. Chciałem wygrać i tak na czas, ale...
Teraz do drugiego piona mi się chce dobrać. Dobra, teraz jej wrzucę remis. To już drugiej szansy jej nie dam. To już drugiej szansy nie będzie. Czas. Kurczę, co ja robię? A szacha mam. Nie, ja nie wiedziałem, że mam szacha. Co za dno. Aha! Co to było? Nie widziałem, że mam szacha i na tej myszce już byłem pewny, że przegram na czas. Ale proponowałem jej remis też. Nie chciała. Co to było? Dobra, teraz zagramy jej Londona dla odmiany. Piszecie, że coś nowego? Wiecie, no trzeba próbować nowych rzeczy, jakieś wyzwania. Nie można się ograniczać cały czas do tego samego. No, ale 0,6 sekundy mnie dzieliło w poprzedniej partii od wtopy. Więc... A może zroszujmy, co? Jak ludzie. A potem myślmy nad jakimiś głupotami. 14 sekund zużyłem na Roszale. No po prostu... Żenada. Mam się po co tu wierzył, tu poszedłem. Poza tym, żeby szybko zrobić ruch. Prawdopodobnie po nic. Czasami trzeba zrobić krok w miejscu, żeby potem zrobić trzy kroki naprzód. Wiem, że nie ma takiego powiedzenia. Ale już jest. Tak mogłem zagrać. Tak nawet należało zagrać. Kurczę, myślałem, że te 2 na 3 będę miał większe problemy z czasem, ale zawodniczka chyba złą strategię obrała. Ona powinna grać przede wszystkim szybko, żebym nie mógł myśleć na jej czasie. A jak ona mi daje czas do namysłu, to potem ma problemy. Tu? Może to nie było takie złe. O, bez sensu. Dobra, teraz ja zawiasa złapałem na nie wiadomo ile. Aj. Ej, mam 35 sekund, trochę przypałowo.
G5. Nie, G5 nie jest groźna, dobra. G5 to los. Przestraszyłem się, G5 jak mała dziewczynka. Szachy to gra dla koksów, drodzy widzowie. G5. G5, koń G2. Koń F3 też mogę nawet. Nie, no dobra. Może bym nie mógł. Dobra, i na czas wygrywamy, widzowie. Stały punkt programu, widzowie. Wygrywamy na czas. Tu mogłem zagrać przecież. O-o. O-o. Dobra, primowy. Szybki finisz, widzowie. Byle co, byle szybko. Dokładnie tak. Trzeba wiedzieć, kiedy zafiniszować. Jest zwycięstwo, 10 do 1, widzowie. Udało się. Udało się. Niepocieszona chyba zawodniczka jest. Tak mi się wydaje. To co, chyba wypadałoby porozmawiać, nie? Proponować jakiś mecz jeszcze na jakichś warunkach? Czy jak to widzicie? 3 minuty na półtorej, to już tam prawdopodobnie to już tak konflikt będzie. 3 na półtorej. Bo jednak zbyt dużo partii tu się rozstrzygało na takich sekundach. Teraz może nie będę proponował, może jednak offline. Nie będę jej tutaj pod takim presją. Co, wkurzona jest? Dobra, to chyba ten. Nie wiem, czy się tak teraz porozmawiać, czy co? Jak to widzicie? Nie no, dłuższe partie to dziwnie będzie. No właśnie, to musi być jakiś bonus czasowy dla niej. Jak będą długie partie, to będę miał łatwiej nawet chyba, nie? Dobra. Hej, Nemo. Are you there? Hello! Hello, hello, hello! Hello! You played really fast. I don't know, I think I got slower or something. There were so many time scrambles where I just felt like I was winning and then I just couldn't click fast enough. Yes, there were some games that you took something like 40 seconds or even more, mm-hmm. and all of a sudden the time was equal. Yeah, I've been playing so much. I haven't been playing like faster chess recently at all because like my World Cup is classical, right? So I've been trying to stay away from like 3 minute, 1 minute, but I guess this is what happens when I play too much longer games. I can't play the shorter time controls. Oh yeah, because in a few weeks you are going to Russia, right? Yeah. Okay, and who you playing with in the first round? I'm playing against Vaishali R. What's the rating? 2393, 20, about 2400, okay. Almost 24. Yeah. So you have to practice like live games, right? Yeah, well, I don't have any classical tournaments, so I'm gonna try to like play longer time controls and play more serious games in order to figure out what openings I really need help with. And I think one of the openings I really need help with is London. I can't believe I forgot to check. Yes, London is quite popular right now, so I'm not glad because I'm playing this like for 20 years. So yeah, recently there's even a Fury in this opening, and I don't know this Fury, but still. Oh, okay, 20 years, wow. Yes, it's a long time I'm playing this. I see.
There was one game you offered me a draw, then I offered you a draw. Yeah, like, and then I lost on time. That was so troll. Yeah. I was winning because you just forgot. You just left your g pawn unprotected, right? Yes, my g pawn. I forgot about this, and then I was lost. And in the end, I didn't realize that you checked me on h5. And I lost like 5 seconds to move other piece. If I could just click a little bit faster, it would have been fine. But I just couldn't, like, I wasn't fast today. That was my main issue. I was just playing so slowly. My brain was on a different level. Yeah, it was like on Tuesday, I played Title Tuesday. I played really slow and bad. I managed to make 4 points out of 9. And then I withdrew from the tournament. It's all good. I've done that so many times. You're fine. You're absolutely fine. It happens, you know? Like, there are just some days where it doesn't click. And there are also days when you just haven't really... yeah. Where you just aren't in form. It's totally fine. That's so what I tell myself, at least. When exactly you go to Russia? I'm leaving. The tournament starts in 17 days. I'm going in... on the 8th of July, so in less than 2 weeks. Okay, and are you confident about your chances? No, I'm not at all. So I'm actually like really sick, so I need to go to like a doctor before I go. It's like not COVID related. I just, and I, like, there's so many things that I gotta do, and I'm like, why? You know, like, why, Bing? I just wanna focus on my tournament, but I haven't really had time to focus on it, so. Yeah. How many players play in the women's section? 64. I think 64. No, it should be more than that, I think. Oh, 103 or something. Okay, I don't remember. Yeah, I know that it's more than 64, but I don't know exactly how many. The last time I played was 64, so I just automatically said 64 because it's 64, 32, 16, 8, 4, 2. Yeah, but this year they changed the formula because some players have bye in the first round, I know. Yeah, but I haven't looked at it. It's fine. I don't think it's like a big deal. The only thing I can focus on is playing my best chess. That's literally the only thing. Yeah, I can this is do. The most important thing when you go into tournament. Just to play best chess. Yeah, a lot of stuff to work on. Yep. It's okay. Okay, thank then. You for so... playing today. Yeah. It was interesting match. Maybe next time we can try some maybe other versions of chess if you like. No, next time I will not be sick. I can guarantee you this. Okay, next time when I play, I will just not be sick, and then I'll actually be able to play chess. Okay, cool. Yeah, absolutely. I don't even know. I'm sorry I didn't play well today. I wish I could have played better, but I just need to be a little bit more focused, and I got this. I think 3-2 is all right. So thank you for today. Are you still streaming? Because I gotta go. Okay, I'm streaming. Yeah, okay, I'm you're streaming. Okay, so... I'll send the raid over. All right, sounds great. Okay, all right, take care. Yeah, have take care day. Have a good day. Bye. Okej, widzowie. Co tu się stało? Tak, puszczę jakąś muzyczkę i zaraz sobie porozmawiamy o tym, co miało miejsce w meczu. Jak wrażenia w ogóle? Do której godziny jest jutrzejszy zlot z Wycholudów? Nie ma deadline'u, Infernos. Jutro jest pierwszy dzień otwarcia dyskotek, więc wiecie, zlot z Wycholudów może się przyciągnąć. Gdzie jest zlot z Wycholudów? W Gliwicach, pod Palmiarnią, jutro. W ogóle tyle się dzieje. Jutro będę komentował występ Jana Krzysztofa Dudy w turnieju Magnusa od 13. Kończę streamowanie przed 18, od razu wsiadam w auto, czy taksówkę, jeszcze nie wiem, ale w auto prawdopodobnie i jadę do Parku Chopina. I tam się spotykam. Nie wiem, może 5 ludzi przyjdzie, może 10, może 30. Zobaczymy. Jest komenda zlot na Twitchu i możecie sobie przeczytać, co się będzie.
Kiedy pojawi się Piotr Brodowski na streamie? We wtorek jest... O, thank you, Nemo, for ride. No ja chyba daruję sobie angielski. Just... Okay, now I know many Polish people write Polish on Nemo chat, so now it's gonna be English here, right? Probably, I guess. Norbert, Norbert is writing in English, obviously. London only? Why not? In important games, I play, you know, best openings. We are the champions, mam puścić? Nie, to chyba nie ta okazja. Naubert. czy przyspieszonego smoka? Nie, przyspieszonego smoka to nie gram, bo nie gram w ogóle obrony sycylijskiej, wiecie? To... Nigdy nie grałem obrony sycylijskiej, bo tam trzeba było dużo się uczyć na pamięć ruchów, a ja tego bardzo nie lubię robić i wolałem robić inne rzeczy. Nie, Szymek, Nemo się nie wycofała w trakcie meczu. Nie mogła się wycofać, bo było określone, że gramy do 10, więc gdybyś był może od początku i wiedział, o co chodzi w meczu, to byś nie zadawał głupich pytań. Może nie wiem, ktoś chce na Twitchu odebrać Blica czy coś, to moglibyśmy wtedy zagrać. W jakim wieku ludzi się spodziewam na zlocie? Pewnie młodzi ludzie przyjdą, młodzi ludzie mają czas na takie rzeczy jak zloty. Nie, do zera było, widzowie, ciężko wygrać. W ogóle moim zdaniem grała słabiej niż ostatnio. I chyba dlatego wygrała mi tak mimo wszystko do jednego. Bo generalnie gdyby grała tak dobrze, jak grała ostatnio, to byłoby, tak moim zdaniem, mogę teraz powiedzieć, że oceniałem, że będzie 10 do 3, może 10 do 4. Że na przykład ten remis, co na przykład zaproponowałem, ona odrzuciła, mogła go przyjąć, tak? Już by było półtora. Albo mogłem przegrać na czas, 60 mi zostało na koniec, więc... Generalnie 10-3, 10-4 to był taki wynik oczekiwany, moim zdaniem. Tak, jutro przypominam, startujemy ze streamem gdzieś o 12.50. Startuje turniej Magnusa. Już zapowiedź na kanale YouTube Polskiego Związku Szachowego jest stworzona. Można sobie ustawić przypomnienie, zostawić łapkę w górę. Co tam tylko sobie życzycie. No, więc... No i tak jak mówiłem, po streamie jest od razu zlot zbycholudowy. Będę miał ze sobą jakieś kubki i koszulki. Jakby ktoś on-site chciał kupić od razu z autografem na przykład, to jakieś tam sztuki będę miał. Jakby co. Bo dzisiaj generalnie ruszył sklep oficjalny zbycholudowy. Co? Może zagram jakieś blice z widzami, co? Są tu jacyś subskrybenci albo zielone ludki, które chcą zagrać? To jest taka opcja. Na minutę może, co? Albo można odebrać za punkty na Twitchu. Czyli suby, zielone ludki. Zielone ludki na YouTubie, oczywiście. Nie ma nikogo. Damian Paluch, niestety nie zostanę ojcem chrzestnym twojego dziecka. Nawet gdybym chciał, to bym nie został. A kto tu chętny będzie?
Jak zagrać? No, na minutę proszę mi proponować gry. No mówię, jak nie ma żadnych subskrybujących ani... właśnie, bo nie patrzyłem, kto donaty mi dawał, to może teraz sprawdzę. I podziękuję, mimo że już tych ludzi może nie być. Cepeta, dzięki za donata. Potężny warmianin, dziękuję również. I Smok przyspieszony, również dziękuję za donata. Sorry, że tak z opóźnieniem, ale wiecie, grałem mecz. Czy będzie LOL? Nie, dzisiaj LOLa nie będzie. W ogóle nie wiem, kiedy będzie LOL, ponieważ teraz do 8 sierpnia trwa Puchar Świata. Ja nie wiem, jak intensywnie będę streamował ten Puchar Świata, ale postaram się jak najintensywniej, ale wątpię, żeby był czas na LOLa. Dobra, to gram z randomami w takim razie, widzowie. I na minutę, bo wiecie, kompletnie mi się już nie chce myśleć. Może wam się wydaje, że takie 10-1 zrobić to lekka sprawa jest, ale zapewniam was, że tak nie jest. Więc jednak musiałem trochę tam mózgownicę wysilić. W szczególności, że część z was stawiała na mnie. Nie chciałem was zawieść. Chwila. Nie, kocie, ty już nie dołazisz. Czy jakieś Polki mają szansę powalczyć w Rosji? Jak najbardziej. Kilka zawodniczek naszych jedzie. Nie wiem, ile dokładnie. Ale to może widzowie zaraz podpowiedzą. Pięciu Polaków, a ile Polek to nie wiem, 3 albo 4. Dobra, dzięki za grę. Zajdziemy kolejną. Dobra, zagramy murem chińskim. Oj, już dziura w murze. Skandal. Lubię grać na minutę. To jest moje ulubione tempo gry, wiecie? Kurczę, gdybym wiedział o tych animacjach, to bym je na liczesie wtedy zmienił. Nie mówię, żebym miał nagle wielkie szanse na awans tam, ale no mówię, kurczę, tam na kilkanaście minut przed końcem areny byłem 14, a 7 awansowało. To dawało jakieś tam szanse na awans. No ale to będę wiedział następny raz. A dlatego chciałem tam przede wszystkim awansować, bo Magnus, nie? Grał w finale. Właśnie, wiecie w ogóle, jak się zakończy ten turniej? Czy w ogóle nie wiecie, o jakim turnieju mówię? No, przeciwnik się posypał. Był turniej, jakiś tam Katara, coś tam. Grał tam Griszczuk, grał Magnus, grałem w eliminacjach do tego.
kto jutro będzie w ogóle kibicował Jankowi. Ważny w tego typu turniejach jest start przede wszystkim. Jak Janek dobrze rozpocznie, a dystans ma w miarę taki znośny, to może być dobrze. Bo potem nie będzie musiał szukać na siłę punktów, tylko będzie mógł grać bezpiecznie. To przypominam, jutro o 13:00 pierwsza runda startuje. Między innymi z Wesleyem Soju jutro chyba Janek gra, a w niedzielę gra z Magnusem. Na primowach. Ta. No widzę, trochę propozycji jest. O, na 30 sekund. A nie, ze sobą już grałem, to nie. I tylko nie rankingowe gram, widzowie. Żeby nie było. Ja ustawień zmienić nie mogę. Generalnie mam wszystkie filtry wyłączone. Widzicie, że rankingi po 700 i 800 mi tutaj po 500 nawet nie akceptuje zaproszenia, więc to nie chodzi o moje ustawienia na pewno. Tak, Janek możliwe wraca do formy. Tak, w Pradze rzeczywiście pokazał, że możliwe, że wraca do formy. Może mu suplementacja pomogła. Kto wie. Czy ja tu Hetmana nie zdobywam? Nie, nie zdobywam. W ogóle już jakieś zwidy mam. Hetmana mi się zachciało zdobywać. Dobra. Ale się tu ładuje mu wszystkim, czy tylko można. Jakąś kombinację by się chciało tu zasunąć, ale nie widzę żadnej. Prostymi środkami, widzowie. Tak jak mówiłem, prymitywne szachy są zawsze w cenie. Jak oceniam zwycięstwo Janka nad Radkiem w Pradze? No generalnie tam pozycja była w miarę równa i Radek nie doliczył mata, tak? To raczej taki babol duży Radka był, no ale presję Janek odpowiednią wywarł, tak? Bez stwarzania jakichkolwiek tam trudności praktycznych. No nie wygramy partii i Janek takie trudności stworzył. A się mega dzisiaj ucieszyłem, że ta Bundesliga będzie reaktywowana i że kapitan drużyny do mnie napisał, że potrzebuję Zbigniewa. No ja oczywiście przyjadę, no. Mimo, że termin taki dla mnie trochę niekorzystny, ale przyjadę. Nie mogę się doczekać. Te rozgrywki drużynowe to zawsze takie najfajniejsze emocje były. Mam nadzieję, że Liga Czeska też zostanie reaktywowana. I że te wszystkie ligi wrócą. Islandzka. Wtedy będzie można trochę pograć. No. O, poddane. Czy zagram Londona z kimś? Nie, no nie wiem, czy będę grał Londona.
Nie wiem, ile jeszcze partii zagram, szczerze mówiąc. Muszę jeszcze ogarnąć parę tematów, bo wiecie, jutro jak już zacznę streamować i... No, zagramy coś londonopodobnego. Jak zacznę jutro streamować i potem zlot jest, to muszę wszystko zaplanować wcześniej, niestety. Oj, tak, nie mogłeś zagrać, chłopie. Tak, zagrać nie mogłeś. O, broda się pojawił. No, z brodą by wiadomo, co ty broda za porównanie dajesz. Wiadomo, że z tobą by nie było łatwo. Aczkolwiek już trochę tych pojedynków stoczyliśmy w sumie na streamach. Póki co obronną ręką z nim wychodziłem. Ale wiadomo, nic wiecznie nie będzie trwać. Właśnie, broda, kiedy streama odpalasz jakiegoś, pochwal się. Przypominam, że broda się zadeklarował, że wbija we wtorek na komentowanie turnieju Magnusa. No, teraz potwierdził. Dobra, widzowie, jeszcze 5 partii zagram i będziemy kończyć, bo to w sumie miał być stream głównie z mecz z Nemo i tyle. Pogramy przy innej okazji jakiejś. Jak musiałeś wyjść przy 2-1, Mateo Czes? Chyba nie było 2-1, było chyba 3-0 i 3-1, nie? Czy 2-1 było? Kurczę, może było rzeczywiście 2-1. Widzowie, powiedzcie mi, kiedy ten jeden punkt zdobyła Nemo? Kurczę. Potem 8 rzędowych dostała. Co wy tak nie dbacie o te figury, no? Trzeba dbać. Zachowywać jak największą liczbę figur. To jest taka podstawowa lekcja szachowa. Figury są cenne. Szanuj figury. Jeżeli nie będziesz szanować figur, one nie będą szanować ciebie. Tak. Dobra. Tak, jutro na spotkaniu na zlocie z Bycholudów będą szachy grane. Serio polecam wam, żebyście przynieśli swoje. Ja przyniosę 3 komplety szachów, jakieś zegary przyniosę. Będzie można grać między sobą, ze mną. Przynieście sobie koce. Czy na czym chcecie tam, nie wiem, na trawie usiąść czy coś. Wiecie, taki chill będzie raczej, bez napinki. Myślę, że taka formuła będzie najlepsza. A co się stanie później? Zobaczymy. Nie palarnia Gliwice, tylko palmiarnia. Palarnia. Tak. Palarnia Gliwice. To takie
głupoty potrafią mnie rozbawić. Mówię, weźcie sobie też coś do jedzenia, to będzie piknik. Do picia, co chcecie wziąć do picia, to będzie wasza sprawa. Nikogo tutaj nie będę żadnych sugestii dawał. O, Ryro, to trzeba teraz się skupić. Nikomu nie będę narzucał, jakie napoje ma pić, albo jakich ma nie pić. Bez sensu gram. Robię ruchy bez sensu. Oj, pionka podstawiłem. Nie, nie podstawiłem. Już nawet nie wiem, że nie podstawiłem pionka. Co ja robię? F5 podstawiam jakieś. Dobra, trzeba przyspieszyć. O, od razu się Ryro pogubił, jak jeden róg takiego primowa zrobiłem. I pyk. Chyba tutaj ma bicie na D5, ale nie zauważył. Oj, tak nie, Ryro. Tak nie. Myślę, że z czystym sumieniem może się mój przeciwnik poddać. Nikt go nie będzie za to winił. Taki ładny macik. Spotkanie z Bycholudów. Chwila, moment. Czemu ja Londona gram? Wiecie, jak wyłączam mózg, to gram Londona. Tak mam. Jak się nie orientuję, że gram z Ownikiem tam 734 ten. Ale widzę, że coś kuma, jak się gra. A może jednak nie. To właśnie, wiecie, gram z automatu to, co zawsze gram, no. Na autopilocie, nie? Jadę, tak to można nazwać. No, chodź, popsuję sobie strukturę. Niech stracę. No, na E6 mógłbym wziąć. Dobra, na primowach wygramy, widzowie. Tu. O, mogłem na H6 też wziąć, no bo. Ale mat pionkiem będzie, widzowie. Zaraz dam wam linka do szczegółów z lotu na YouTubie, widzowie. Proszę się nie niecierpliwić. Łapcie. Jaki jest sens grać przy takiej różnicy poziomów? Znaczy, dla mnie nie ma żadnego sensu. Moim jedynym sensem jest, żeby sprawić komuś radochę, jeżeli chce ze mną zagrać. A dla widzów podejrzewam, no nie wiem, ja na przykład z Magnusem, mimo że wiadomo, że bym przegrywał każdą partię, też chciałbym zagrać. I różnica poziomów jest gigantyczna, a grać bym chciał, no bo to frajda moim zdaniem zagrać z kimś takim jak Magnus. No, to tutaj skala może być podobna, tak? Ale to nie wiem, moje zdanie.
Pijany Snajper. Fajny nick. Teraz dopiero zauważyłem. Lubię, jak ludzie grają tak, jak ich nick sugeruje, że powinni grać. Takie bardzo fair. Gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Dobra, co? Chyba to już będzie na tyle, widzowie. Chyba, że... A, nie wiem, co chyba, że... Nikogo dobrego tu nie ma, widzę. W sensie takiego dobrego, żeby chciał mi się zostać. Co dzisiaj na tyle, widzowie. Jutro zapraszam na 12:50 na te same kanały, na których tutaj... Dobra, Frananiasz, dałeś wykrzyknik, to jeszcze z tobą zagram. Niech będzie, wywalczyłeś sobie. ...2039, więc w sumie... możesz mieć największą radochę z gry. Frananiaszu. Oj, konie 5 miałem. Upiekło ci się. Uuu, tak nie. Tak nie. Kurczę, ładnego mata chciałem ci dać. A muszę zagrać prymitywnie. No, Frananiasz. Mam nadzieję, że się poddasz. O, bardzo dobry Frananiasz. Co, Luku, piszesz? O co ci chodzi? Dobra, no to co? Widzimy się jutro, drodzy widzowie. Gdzie na Twitchu was wysłać? Jak się do mnie zwracać na zlocie? No myślę, że na ty będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. Broda odpalił streama? Nie no, Broda nie ma streama. Czy ma? Nie ma chyba. Nie ma, dokładnie, że... Dokładnie, nie ma streama. O, ale widzę, że Kings of Chess. Darek gra. To Kings of Chess zaprzyjaźniony kanał. To wysyłam was tam. Wiecie, że ja współpracuję z Kings of Chess, nie? Można tam sobie pograć z Darkiem, niż międzynarodowy. Jak chcecie pograć jeszcze Blitze i Bulety. Więc zapraszam na kanał Kings of Chess. Mega polecam, generalnie. No dobra, to jutro 12:50 się widzimy i dopingujemy Jana Krzysztofa Dudę w turnieju Magnusa.
Na dzisiaj to tyle. Życzę wam spokojnego wieczoru. Bawcie się dobrze dzisiaj i do zobaczenia z niektórymi jutro na zlocie w Gliwicach pod palmiarnią. Trzymajcie się.